Hej, cześć, tu zaiste ciekawe, a to po raz pierwszy na moim kanale LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Zaczynajmy naszą grę. Czy chcesz sprawdzić opcje dostępności? Tak. Napisy. Rozmiar napisów nie będzie duży, żeby każdy dobrze widział. Duży, wszystko no duże, musicie dobrze widzieć. A tak to... Wszystko standardowo, nie? Ba, 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 ba. Wszystko niech będzie tak jak było. Możemy to zamknąć. Czy chcesz zachować swoje zmiany? Tak. Okej. Okay. I opcje HDR, tak. To ustawienie powinno wyglądać dobrze na większości ekranów. Użyj suwaków oraz opcji trybu HDR i dostosuj obraz tak, aby szczegóły w cieniu po lewej były dobrze widoczne, a słońce po prawej jasne i promieniejące. Okej. No nie wiem, czy to o to chodzi. Tak jadę, jadę i jadę i nie mogę dojechać. Zrobiłem maksa, nie? Zrobię w ogóle wszystko na maksa. I to się ogarnę. To jest kuźwa maks. Dobra, niech będzie, tylko trochę tą biel musimy. Dobra, niech będzie tak. Zaczynajmy naszą grę. Skywalker Saga. Po raz pierwszy na moim kanale. Zobaczymy, jak ta gra nam przypadnie do gustu. Sądzę, że bardzo, bardzo dobrze. Jedziemy z tym koksem. Oczywiście od Disneya to może być gra Lucasfilm, bo to wszystkie 9 filmów. Morel, siemka, jeszcze na wyspie Luka. Oddychaj. Witaj, Luke. Teraz siedź. To jest broń rycerza Jedi. Elegancka broń na cywilizowane czasy. Wiesz, na roboty ćwiczebne może się to nadaje, ale dla prawdziwych wrogów no wątpię. Znajdź swoją koleżankę. Zajmie mnie. Nic nie stanie na po drodze. Rób, albo nie. Próbowania nie ma. A teraz wypełnij przeznaczenie. Niech ktoś pokaże mi moje miejsce w tym wszystkim. Oj tak, ładnie, ładnie. Naciśnij dowolny przycisk, aby rozpocząć. Siedziemy. Gra jest zapisywana. No dobra, łatwizna. Wybiera pewne informacje techniczne na temat twojej rozgrywki, które przygotowane są anonimowo. Nasze gier i ofert. No dobra, dobra. Nowa gra, opcje, dostępność, zmiana języka, zawartość dodatkowa. Kliknijmy od razu w zawartość dodatkową.
Ale po co mamy to tam wszystko dokupywać, skoro... Chwilę, skoro my mamy kod na to, bo to jest oczywiście preorder. Gra. Aula, czym jest ta aula? Dobra. Nieważne, autorzy. Opcji dźwięku. Dobra. Będzie jeszcze czas na wpisanie kodu, raczej myślę, nie? Mamy trochę języków. A czy my nie możemy tutaj wpisać kodu? Możemy. Oczywiście, że możemy. Oj, wyszedłem przez przypadek. Ale... LK U I K U A 99 L. Nikt raczej mi tego kodu teraz już nie ukradnie, bo oczywiście nie nagrywam na żywo, także pobierzemy sobie od razu wszystko. Tylko dosłownie wszystko, co tu moje jest do pobrania. Nie ma czekania. I niech się to pobiera, nie? A co? Dobra. Nowa gra. Zaczynamy tę grę. Nowy zapis. Tak. Możemy sobie, jak rozumiem, wybierać. Ukończyć drugą ataką lub albo odblokować. Nowa nadzieja. Imperium kontratakuje. Jak rozumiem, że... A przebudzenie mocy możemy wziąć od razu, tak? Jedziemy od mrocznego widma raczej, nie? Więc testitu, atak klonów, nowa nadzieja, to jest czwarta część. Powrót Jedi, przebudzenie mocy, dobra, tylko tak przyjrzeliśmy. Oczywiście, dobra, jedziemy od początku mrocznego widma. Oczywiście, że tak. Witamy, Gwiezdy Wojny. Pierwsza. Mroczne widmo. Na publicy galaktyczną ogarnia chaos. Czytaliście? To dobrze. A teraz zaczynamy w końcu naszą rozgrywkę. Możemy tutaj eksplorować 20 ikonicznych planet. I tyle ikonicznych postaci poznawać jako szok. Ambasadorzy Wielkiego Kanclerza życzą sobie wejść na pokład. Jak to wyłączyć? XD. Oczywiście. Nasza blokada jest, rzecz jasna, całkowicie legalna. Fajnie, legalnie. Tego zbierzemy mu na YouTube. Mam co do tego złe przeczucia. Hej, Obi-Wan. O, już mamy rozgrywkę statkiem. Używaj, aby skręcać w lewo i w prawo. No dobra. Dobra. Przytrzymujemy to, żeby przyspieszyć.
napisy 4. Mamy nie pozwolenie na lądowanie. Czas, żebyśmy rozpoczęli te negocjacje. To możemy lądować. Wejdź na pokład pancernika Federacji Handlowej. Wchodzimy. Musimy nacelować i wylądować. To się jeszcze dzieje przed wojnami planu. Bo zamiast stacji to dzieje się już po wojnach klonów. Szkoda, że nie będziemy mieli Asoki jako prywatnej, rywalnej postaci. Okej. Już mi się to podoba. Musimy zbierać nasze monety. Standardowo. O! Używamy monety w ten sposób. Podoba mi się, fajnie. Dobrze jest. Proszę, rozejrzyj się. Żyć. No dobra. Zniszczmy wszystko i zbierajmy monety, bo naprawdę będą nam potrzebne. To jest pewne. Możemy rzucać niektórymi rzeczami i używać mocy. I obiłam jaki ma miecz. Niebieski. Co to jest? Zdolność. Dobra, dobra. Takie coś? Co to jest? Oczywiście postać zmieniamy L1, nie? I będę myślał, że co odcinek to kolejna misja, albo dwa, dwie misje, w zależności od tego, jak długo będzie trwała jedna misja. Choć ta gra już mi się bardzo, bardzo podoba. To jest po prostu kozak. To będzie chyba najlepsza gra LEGO, jaka kiedykolwiek powstała dotychczas, nie? Bo widać już po grafice, że to jest kozak, zwłaszcza na PlayStation 5. A co dopiero, co to może być inne gry z LEGO, ze Star Warsów albo inne. No macie statek, zbierz 7000 trofeum na samym początku gry. Możemy rzucać innymi statkami? Nie. Dobra, widzę już znacznie wcale, tylko pojedźmy jeszcze rzeczy. Ale to jest kozak, nie ma bata. Jedna z lepszych gier jakiejkolwiek, naprawdę na razie, nie? Wiem, że to dopiero zaczynam tą grę, prawda? Ale jestem mega podjarany. Podoba mi się strasznie. Szkoda, że nie możemy monet mocą przyciągać. Ale to by było dobre. Jeszcze te animacje. Ci, co tą grę stworzyli. Po prostu Lucasfilm i wszyscy twórcy, którzy włożyli w to pracę, bo to nie jest tak tylko, że Lucasfilm, LEGO Games i Warner Bros. Czy tam TT Games, czy jak to na to mówi. Ale wiele innych ludzi jeszcze z tym pracowało pewnie. Każdy zasługuje na pochwałę. To jest logiczne. Witam ambasadorów. Hej. TC-14 do usług. Mogę z ciebie rzucić? O, co to się stało? Albo w ten sposób się broni, tak? O, musimy przytrzymać L2, żeby robić takie uniki. A tak? Leć. Cudo. Już wiemy, jak to grać. Oczywiście, że wiemy. I tak, klikamy używane mocy. A jak jesteśmy bliżej obiektów.
No dobra, w miarę ogarnię, choć jeszcze nie do końca. Coś w tym stylu, jakoś tak to działa, że możemy coś mocno podnieść albo rozwalić. Ciekawe, czy mi mogę kogoś. O, rozwaliliśmy go. Aha, czyli L1 i R1 zmieniamy tylko ludzi, tak? No ale animacje obrony każdy tutaj ma te same, z tego co widzę. Dobra, hej. Rozmawiajmy z tobą. Chodź tu. Fajne użycie mocy. A jeszcze te monetki. Dobra, podoba mi się. Ta wizyta to dla nas ogromny zaszczyt. Proszę tędy. Tu już za wami. Kolejny czmyk. Nie potrzebujesz go na razie. Luk, Obi-Wan. Nadal mam co do tego złe przeczucia, wiesz? Nie ulegaj lękom, Obi-Wan. Poświęć swoje skupienie temu, co należy w chwili obecnej. Mistrz Yoda mówił, żeby myśleć o przyszłości. Ale nie kosztem chwili obecnej. Skup się na żywej mocy, młody padałanie. Tak, mistrzu. Padałanie, a nie padawanie. To ja źle zawsze mówiłem to. Co tu się dzieje? No dobra, zbierajmy monety, zbierajmy. To jest klasyczne Lego. Bez monet nic nie kupimy. No, jeszcze ta moneta. Już za tobą. Ciekawe, czy tu są tu mini zestawy. Tędy. Zapraszam. Ty idziesz prosto, ale my jeszcze nie idziemy prosto. No hej, Qui-Gon. Podoba się, oczywiście, że się podoba. Aha, czyli... Tak rozumiem, coś najpierw podnieść musimy, a potem użyć dopiero mocy. Takie jakby pchnięcia. O. Oj. To było bardzo nieprzemyślane. Nie chciałem wejść. Może się rozgościć. Mój pan wkrótce się pojawi. Jak myślisz, jak zareaguje ten wicekról na żądanie kanclerza? Ci z Federacji to tchórze. Negocjacje nie będą długie. Tylko niech się wreszcie zaczną. To normalne, że każą nam tyle czekać? Nie. Wyczuwam ogromny strach, jak na byle błahy spór handlowy. No dobra, popodnosimy te krzesła. Ciekawe, czy coś za to dostaniemy? To nie brzmiało błahy. Dioksis. Musimy się stąd wydostać. Próbuję nas zatruć. Yeah.
pierwszy pokaz walki. Jak to działa? Dobra, dobra, fajnie. O. Coś nowego, tego nie było, bo to samo przebudzenie masy. Nasz Obi-Wan Kenobi. Jak Qui-Gon z nich wszystko? Ale my nie myślimy przy tym, co robimy. Star Wars. Bierzmy monety, bierzmy. Jak tylko wejdzie. Nigdy nie uciekniesz. Sorry, Obi-Wan. Czyli tak rzucamy. A tak jeszcze celujemy. Dawaj, strzel, pokaż jeszcze co potrafisz. Musimy przytrzymać ten dwa. Musimy stąd uciekać. Dobra. Chcieliśmy jakiś śmieszny kształt. No dobra. Chwilowo. Dobrze, że to tylko zrobimy. Musimy wyciągnąć masę monet. A tu co jest? A to chodzi? Wiem, że wyjście jest tam, spokojnie. Chcę się tylko tu jeszcze raz zajrzeć. Za monetami. Obi-Wan uciekł i wasza. Nie stawiajcie oporu. Opór jest bezcelowy. Naprawdę bezcelowy. No dobra, to co mogliśmy wyciągnąć, wyciągnęliśmy stąd. Spadamy już. To tyle z negocjacji? Miecze świetlne szybko sobie poradzą z tą grodzią. A
Albo moglibyśmy sobie wywalczyć drogę naokoło. To co robimy, mistrzu? Byliśmy naokoło, zróbmy teraz tak. Ja. Tak pójdźcie. Ale nie pokonałeś mnie. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Musimy się dostać na Nabu i wszystkich ostrzec. Ukryjmy się na którymś statku. Tak, ja lecimy na Nabu. Szkoda, że mnie okładce gry nie ma. Uciekaj stąd! XD, co to było? No właśnie dlatego szkoda, że nie macie na okładce kłodzi. No jedynie z tyłu, ale... To nie koniec droidów. Gdzie my jesteśmy? O kurde. Nabu? My jesteśmy obecnie na Nabu. Kliknij, żeby wejść. Przeszyj Nabu, jezioro Ponga. Podróż obecnie jest niedostępna. Kontynuuj zadanie w ramach swojego celu fabularnego, aby ją odblokować. No dobra. A tu co mamy? Qui-Gon Jinn. I Luke Skywalker. I Obi-Wan Kenobi. Cały czas mylę. Wybór postaci jest niedostępny. Ale co tu jeszcze? O, statystyki gwiezdne, co tu jest takiego? A, bo tu możemy coś kupować. Aha, możemy za 30 tych, a ile ich mamy? 80. I zobaczmy, jak to wygląda. Kupiliśmy. Warunki blokowania. Zakupione. Ukończ, nie pogrążaj się w Pasana zakażu. Zakazana dolina. Udaj się do Pasana. Zakazana dolina. Zakazana dolina. No dobra, czyli tu mamy po prostu statki, okręty i wszystkie inne mikrostatki. A to ulepszenie? Jakie ulepszenie? Na czym to polega? Miotacz mocy zwiększa obrażenia od ataku zadawane przez obiekty rzucone z użyciem mocy. Udane kontrole bojowe są potężniejsze, zdają obrażenia po bliskim wrogom. Naciśnij trójkąt, kiedy pojawi się, aby skontrolować atak. Kup ulepszenie. Kosztuje monety oraz te takie klocki, ale to pewnie gra nam w późniejszym etapie pokaże. O, i misje. Mini zestawy. Pamiętówki. Nie znaleziono plotki. Dobra, gra nam na bieżąco będzie tłumaczyła, na czym to wszystko polega, nie? Tutaj z zakładki mapy, a bo to jest taki jak pomoc. Ale my to ogarniemy na szybko, bo w jednej misji zaczynamy się dalej. Dobra. Później będziemy to ogarnąć dalej, a teraz to... A, mamy cię. Dobra, dobra. Udało się. Wysoko wielko drzewa, no. Odwiedź zakładkę ulepszeń na swoim holo projektorze, aby wydać...
Nie idzie dalej. Może tu. Dobra, ulepszymy. Zobaczyć, co w tym chodzi. Biegnij sprintem o wiele szybciej podczas odkrywania otwartej galaktyki. Czerwę lub naciśnij, by przejść do sprintu. O 10% szybciej. Następny poziom. Ło, to będzie trzeba dużo tych klocków. Tu już 5, szybka budowa. Manualnego wznoszenia konstrukcji. Podstawowe ulepszenia Jedi. A każdy tutaj ma swoją własną strukturę ulepszeń. Destrukcyjny demontaż uwalnia podczas rozmontowania. To jest daje obrażenie po bliskim drogom. O kujde. Ta gra jest dopracowana, widzę. Wycieczkę w strachu i reaguję z dalszej odległości. Mistrzostwo. Dobra, lecimy. Faktycznie biegniemy trochę szybciej. Właśnie widzę, że... A mieliśmy to ulepszenie do ilu? Już tylko ogarnię. Szybki sprint, o ile? Procent szybciej? A tu widzimy o 10% szybciej. Dobra, biegnijmy. Jar Jar. Jar Jar, musimy znaleźć bezpieczne miejsce i ostrzec Naboo przed inwazją. Przestraszam, ale najbezpieczniejsze miejsce to będzie Otobunga. Ukryte miasto. Zabierzesz nas tam? Aha. Tędy, szybko. Moi zejdą pod wodę, dobra? A Moisa ostrzega, Gangany nie lubią obcych, to i twoi zanieciepło zwitają. Bez obaw. Dążyliśmy już do tego dzisiaj na wykład. Płyńmy. Nie weszliśmy sami pod wodę? Myślałem, że będziemy się sami. O kurde. A, bo jak my stąd wychodzimy, to wychodzimy naprawdę. Potrzebujesz pomocy? Aha. Tak, chcemy się udać. Dać i znać. Dobra, Jar Jar. Twoisa! Stop no, już! Dzień dobry, kapitan Parsals. Twoisa wróciła. O nie, Jar Jar. Twoisa stanie przed szefami. Twoisa w dużym kaka tym razem. O, niegrzeczność. Chcesz nam coś może powiedzieć, Jar Jar? Wstydliwe to, ale... Twoisa to jakby została wygnana. Zapomniało się. To taka informacja, którą raczej warto byłoby pamiętać. Mówiłem. Brak mózgu. To Isa zamknęła wielką bombę. Nie wiedziała, jaki dużo ból głowy jest z otwarcianiem? Wszystkie przełączenia i tyle chodzeniów. Bo Isa zmęczona od samych myśli. Och, tak? Jakoś to otworzymy. Możemy się dowiedzieć, za co nasz znajomy został wygnany? Jar Jar jest darty kamoń. Rozbił szefa najosobistsze Bongo. Oj, zamówiła! To był przypadek! Tak! Jar Jar z przypadkiem zabrać łapy z kierownicy. Kto Isa zamknęła? Ale ile ty ich potrzebujesz? Bo nie pokazałeś. Kto Isa zamknęła wielką bombę? Nie powiesz ile. To nie, idziemy. Będziemy to później, że jesteśmy dopiero na początku gry. No to tam.
zagrajmy to. Dostali mi się. To jest duża lokacja. Panika, wpływ, rozproszenie. Wpływ. Zmień stróżkę. O, za daleko, już poza naszym zasięgiem był. Dobra, my musimy iść za Jar Jarem. Hej, Jar Jar. No to nie jesteś Jar Jar. Ojca ciągle znajduje w praniu nadgryzione guberfisze. O, jego sam myśli, że sprycia. Dlaczego? Ojca ciągle znajduje w praniu nadgryzione guberfisze. O, jego sam myśli, że sprycia. Pracę zarabiać. Ale no macie dziwną gwarę tutaj. Kontynuujmy. Armia droidów zaatakuje lada moment Naboo. Maesy nie lubią Naboo. Musimy ich ostrzec. Maesy badzą twoje sąbongo. Najszybciejsza droga na Naboo to jest przez jądro planety. A co stanie się z Jar Jar Binksem? Precz mi z nim! Więcej informacji. A, tędy, tak? O tym mam postacie. Informacje? No dobra, Jar Jar Binks to niezdarny. No dobra, we tobie będziecie to na spokojnie czytać, nie? Pierwsza. Dobra, będziecie czytać. Ja tam nie muszę, mi to nie jest akurat potrzebne. A mamy postacie, podział na bohaterowie. Trochę tych czegoś jest. Łowcy na drugi. Dobra, nieważne. Wiemy, jak to wygląda już, nie? Wyświetl mapę. Coś w tym stylu. Co to? Tu się coś tak podświetlało. Jak do celu, nie? Co to jest? 1 na 4. No dobra, będziemy tu wracać najwyżej. Bo to jest gotowe wyzwanie. I to tu! O, czyli zamknięte, ale policja już dała gdzieś. Policji wiedzą, że to kłamstwo, tak? Droga przed jądro planety? Wielkie bombo zło! Mnie bardziej martwią twoje doświadczenia z okrętami. Bez obaw, nie on będzie sterował. Ale jeden. Ty musisz, tylko ty możesz się tym zająć, tak? Aha, dobra. Jeszcze je. Łatwizna. Oj, ty szalone, żeby tak przez jądro planety.
No ale tutaj wolno, jak już się chce skrakersować. Rozpoczynamy poziom. Ouch. Nas poprowadzi. Moc? O nie, nie, nie! Tylko strzelaj! No dobra. Nie, nie, nie! Musimy się pozbyć tego stworzenia. Strzelaj, Obi-Wan! Oni się splackują! Strzelamy. To koniec! No i gitara. Zawsze znajdzie się ktoś silniejszy. Zawsze, ale to zawsze. Tracimy zasilanie! Spokojnie, jeszcze nie jest najgorzej. Zwariowaniec! Kiedy twój zamyśleć się najgorzej? Zasilanie wróciło. Znowu podpadli! Cała naprzód. Moisa mówiła, że jutro planety to bombo zło. Twój niezłomny optymizm jest bardzo pomocny, Jar Jar. Mamy... Pokrywa stronę. Tak, ale nadal damy radę go zranić. Zbudować tam coś wystawy. Oj, ale nie wyłażasz na tym mieście! Nasz kolega znowu zgłodniał. Chyba tak. Ale wytłonęliśmy. Choć nie opracowałem tych mini wystawów. Poszukajmy królowej. Głupie krzesła! Cichutko. Zakończona poziom. Odblokowana. Monety. Za mało. Nie udało się. A czerwone klocki mamy za to, tak? No, nie udało się. Co to jest? Misje ukończone, odblokowane. Kup klocki. I co? Ale tu wcześniej przeleciał jakiś droid. Ciekawe, dokąd tak się śpieszył. Myślisz, że mógł potrzebować pomocy? Teraz się martwię. Znajdź go i sprawdź, dobrze? Ty. Nagroda. Jakaś postać. My możemy to wybrać, tak? Śledź. Bo to są misje poboczne. Łamigłówki. Wszystko możemy pokupować. Tego jest pełno.
Że co? No bo tu mamy dosłownie wszystkie łamigłówki w każdym miejscu, jak rozumiem. No buch. No boot it. Albo kupmy jeszcze te klatki. To jest na buł jezioro Ponga. Albo na buł tu. Dobra, no. Okrętowa obława. Niż złote statki rozrzucone po kosmosie w całej galaktyce. Gdzie jest Wookiee, porozmawiali z wędrownym Wookiee w różnych miejscach w galaktyce. Wezwania, próby, łamigłówki. Dobra. Ona była. A, bo to już zrobiliśmy, tą łamigłówkę. Już wiem, czym są te łamigłówki. Te łamigłówki to są te, co trzeba używać mocy i domyśleć się, że trzeba coś albo coś zrobić. No dobra. I tutaj są aktywne misje. Mini zestawę, część pierwszą roczny widmo, ktoś silniejszy. Aha, i tu możemy chyba kupić plotka, gdzie, jaki mini zestaw jest. Wyścig Butona, ktoś silniejszy. Część pierwszą roczny widmo. No dobra. Czyli tu już wszystko ogarnięte. Tu zmieniamy część. Jedi. Co to jest? Umiejętności. Jedi podstawy. A baba. To już to, co widzieliśmy. To duży jak na początek. Tyle rzeczy, tyle zakładek, oni to wszystko rozdają? Albo to jest poradnik, to tam. Kurde. Wale. Te kupowanie tych plotek jest nawet ciekawe. I tu mamy dodatkowe postacie, które zyskaliśmy z zestawu, nie? Tego przedpremierowego. Oczywiście bardzo podoba mi się ta gra. A tu wybieramy stroje. Druga, trzecia, paleryna. Mamy różne wersje. Wystatuinku, Algonjin, Yoda. No i gitarka. Co tu jeszcze jest? Klasy, ulepszenie. A, że coś możemy ulepszyć? Kup ulepszenie. Pociski wyczulone przez zwierzyczki terminalne będą odbijać się od powierzchni, co zwiększy ich szansę na trafienie wrogów. No dobra. Czyli musimy wszystko tu mieć na 100% w skrócie. Żeby przejść grę na 100%. To był zaiste ciekawy i widzimy się w kolejnym odcinku z serii LEGO Star Wars Skywalker Saga. Trzymajcie się i cześć.